3, 2, 1, fire! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Alright, siemano moi drodzy, z tej strony Paral, witam Was w kolejnym zwariowanym odcinku. Moi drodzy, znowu przygotowałem dla Was coś specjalnego z okazji 60 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to właśnie teraz, wciśnij ten magiczny czerwony przycisk, który znajduje się pod filmem, ponieważ na tym kanale oprócz poradników znajdziesz również takie zwariowane odcinki. Wiem, że tego typu odcinki Wam się podobają, ponieważ pod ostatnim odcinkiem z odzorowywania rzeczy z gry Fortnite w życiu realnym zostawiliście takie wyniki: 270 tysięcy wyświetleń oraz 11 tysięcy łapę w górę, za co Wam jestem mega wdzięczny. Mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodoba i zostawicie pod nim jeszcze lepsze wyniki. Z pewnością jesteście ciekawi, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Otóż dzisiaj będziemy odwzorowywali najbardziej pożądaną broń w grze Fortnite, a jest nią Golden Scar. Czym tak naprawdę jest Scar? Scar jest najlepszym karabinem szturmowym w grze. Występuje w klasie epickiej oraz legendarnej. Każdy, kto grał w tryb Battle Royale, wie, że Scar jest bardzo rzadko spotykany i mega ciężko jest go zdobyć. Dlatego niektórzy youtuberzy nagrywają nawet piosenki na jego cześć. Jedyne czego mi tu potrzeba, to z bronią, ma w nim Gold Scar. A ja postaram się dzisiaj go otworzyć w życiu realnym. A w sekcji komentarzy pod tym filmem możecie napisać, jak mi to wyszło, jeżeli przekroczymy próg 10 tysięcy łapek w górę. W następnym odcinku postaram się dla Was przygotować jakiś zbierak z gry Fortnite. Zaczynajmy! Okej, moi drodzy, co potrzebujemy do całego projektu? Pistolet, klej do pistoletu, lutownice, wykałaczki, patyczek od lodów, coś do wycinania, skalpel, bądź też nożyczki, cążki, kombinerki, drut, FI8 bodajże, lilijka, bądź też liniał, jak ktoś woli, jakiś super mocny klej, kalafonia, cyna, silniczek, strzykawki, plan całego Scara i oczywiście jakiś karton. Na samym początku może pokażę Wam, jak wygląda cały szkic. Na pierwszej kartce mamy kolbę, na drugim obrazku mamy komorę zamkową, lufę oraz chwyt pistoletowy. Na trzecim obrazku mamy to samo, tylko drugą część. Na czwartym obrazku mamy dwa spusty oraz magazynek. Na piątym i szóstym obrazku, ponieważ na jednej kartce się nie zmieścił, mamy na szkicowanym pokrywę komory zamkowej, o ile dobrze to nazwałem. To co, szkicujemy wszystko na kartonie i zabieramy się za wycinanie. Aby szkic nam się nie przemieszczał na kartonie, preferuję przykleić go klejem, bądź też przykleić zwykłą taśmą przezroczystą. Okej, moi drodzy, tak wyglądają gotowe, wycięte elementy. Jest ich naprawdę sporo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sztuk. Teraz zabieramy się za składanie. Dwa takie same elementy sklejamy razem i przyklejamy do głównej konstrukcji. Teraz zabieramy się za złożenie komory zamkowej. Mamy do sklejenia 4 elementy. Skoro te elementy mamy już sklejone, czas komorę zamkową przymocować do chwytu pistoletu. Wszystkie elementy mamy już sklejone. Teraz musimy całą konstrukcję przebić na wylot patyczkiem do szaszłyków, aby stworzyć konstrukcję dla spustu. Jak widzimy, patyczek nam troszeczkę za mocno wystaje, więc możemy go sobie skrócić. Aha. Teraz całą konstrukcję za pomocą patyczka do szaszłyków musimy przebić wzdłuż, żeby sobie zrobić za pomocą gumki recepturki mechanizm cofania spustu. Przy pomocy kawałka papieru, patyczka do szaszłyków oraz patyczka do lodów tworzymy bardzo prosty mechanizm spustowy. Ja już taki mechanizm przygotowałem troszeczkę prędzej. Teraz go zamontujmy. Teraz z pomocą nam przychodzi mała szpulka krawiecka, na której nawinięta jest nitka. Po rozwinięciu otrzymujemy taką tuleję, którą musimy przymocować w tym oto miejscu, żeby nasz mechanizm poruszał się
tylko w jednym kierunku. Tak wygląda gotowy mechanizm. Powiem wam, jestem w szoku, że to działa. Moi drodzy, przyszedł czas na złożenie magazynka. Dwa poprzednio wycięte elementy musimy złożyć w jedną całość. Dodatkowo z drutu musimy zrobić mechanizm, który będzie nam wyciskał z magazynku prosto do karabina naboje. To co, teraz przydałoby się zrobić jakiś system, który będzie wyrzucał nasze papierowe pociski z pistoletu. Dlatego z pomocą przychodzą nam dwa silniczki z ślimakiem na końcu, które będą kręciły się w tym samym kierunku i będą wyrzucać nasze papierowe pociski na zewnątrz. Wszystko będzie włączone i wyłączane za pomocą takiego red buttona. Słuchajcie moi drodzy, nie ukrywam, jestem mega zły sam na siebie, ponieważ zakupione przeze mnie średniczki okazały się bardzo słabe. Po podłączeniu pod baterię mogę je zatrzymać, po prostu tak pytając za ślimak, więc o czym w ogóle jest tutaj mowa? Ten silniczek nie jest w stanie wyrzucić naszego pocisku papierowego, więc będziemy niestety musieli się posiłkować moim dronem, który jest naprawdę po wielu przejściach. Bardzo dobrze mi służyła ta syma, no ale niestety dzisiaj posłuży nam jako silnik zasilający naszego Skara. Sprawdźmy w ogóle, czy ona lata. Już nie lata. Uwaga, uwaga, ogłoszenia tuż pasterskie. Moi drodzy, mam do sprzedania nówkę sztukę Symę, nielatana. W ogóle nie ma śladów użytkowania, naprawdę fajna sztuka. Chcecie, zgłaszajcie się na mlgamingwithfaremo@gmail.com. No, cena do uzgodnienia oczywiście. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego etapu. Słuchajcie, rozwaliłem niestety mojego drona, dzięki czemu pozyskałem dwa silniczki. Do tych silniczków już są przyklejone gumki od strzykawki. Teraz postaramy się przykleić wszystko do konstrukcji. Nie ukrywam, że konstrukcja troszeczkę uległa zmianie z racji tego, że silniczki są o wiele tutaj węższe i mniejsze, więc musiałem je w tym miejscu troszeczkę z prawej i z lewej strony podnieść. Ok, tak wygląda gotowa konstrukcja. Teraz sprawdzimy, czy ona strzela. Tutaj poprowadziłem fajny kabelek do bateryjki od drona. Nabój jest. Jest jeden nabój. No to czas podłączyć nasz mechanizm. Uwaga. O ja pierdziele. Wszystko pourywało. O kurczę. Czas na podejście numer dwa. Tym razem bateria jest zamontowana już na stałe i cały mechanizm jest odpalany przez pstryczek. Uwaga! Powiem wam, że to może zadziałać. Nabijamy nabój do magazynku, stawiamy kubeczek, do którego będziemy strzelali i uwaga, teraz wielka chwila prawdy. To działa! On naprawdę strzela! Jestem normalnie pod wrażeniem, że mi się udało to osiągnąć. Jak widzimy, cały mechanizm ma się dobrze, myślałem, że się rozwali po chwili. No to teraz czas zamontować resztę części. Powiem wam, że nasz projekt coraz bardziej przypomina Skara. Teraz wystarczy zamontować kilka ostatnich elementów. Jak widzicie, ja wcześniej przygotowałem lufę razem ze szczerbinką. Wzorowałem się na Skarze z Fortnite'a. Teraz ją zamontujmy. I na to za chwileczkę przyjdzie cała obudowa, osłona komory zamkowej. Tutaj zamontujemy przycisk włączania i wyłączania i zostanie nam tylko jeszcze do dołożenia kolba. Został nam ostatni element do zamontowania, a jest nim kolba. Kolbę zamontujemy na patyczki do szaszłyków. Wbijamy nasze patyczki w tył naszego Skara. Wsuwamy. I nasz Golden Skar jest gotowy. Jak wam się podoba? A, jeszcze magazynek. Super, teraz wystarczy podłączyć bateryjkę i sprawdzimy, jak strzela. Wkładamy magazynek. O! Teraz dobrze wskoczył. I uwaga! 3, 2, 1, fire! Woohoo! Strzela! On naprawdę działa.
Skoro wystrzelił nam raz, no to wystrzeli nam kolejny. Sprawdźmy teraz większą ilość kubków. Wszystko jest zależne od tego, jak silniczek złapie papierek i z jaką mocą go wyrzuci. Teraz postaramy się silniczki trochę dłużej rozkręcić. I dopiero wypuścimy pocisk później. Okej, okay, lecimy, próbujemy jeszcze raz. Wszyscy odliczamy teraz. 3, 2, 1, fire! Pięknie! Za 2 punkty. Powiem wam, że jestem mega zadowolony, że udało mi się tego skara stworzyć. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie oczywiście w sekcji komentarzy. I mam dla was niespodziankę. Tego skara będziecie mogli wygrać u mnie na Instagramie. Wbijajcie na Gaming with Farrell. Ja musiałem poświęcić drona dla tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to docenicie i zostawicie pod tym odcinkiem, tak myślę, 10 tysięcy łapek. A w następnym odcinku będziemy sobie odwzorowywać w życiu realnym jakiś kilo. Możecie również napisać w komentarzu, jaki byście kilo chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Przypominam, żebyście zostawili suba z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo takie odcinki na tym kanale będą pojawiały się coraz częściej. Trzymajcie się, you!